Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 28, część 2. Pan dotknie cię złośliwymi wrzodami na twoich kolanach i na twoich udach, z których nie będziesz mógł się wyleczyć, od stopy twojej nogi aż do wierzchu twojej głowy. Wrzody, których przyczyną będzie Boże przekleństwo, będą widoczne i będą przeszkadzać właściwie przy każdym ruchu. Ciebie i Twego króla, którego nad sobą ustanowisz, zaprowadzi Pan do narodu, którego nie znałeś ani Ty, ani Twoi ojcowie. I tam będziesz służył innym bogom z drewna i z kamienia. To wypełniło się, kiedy najpierw Asyryjczycy wysiedlili ludność Królestwa Izraela, a potem Babilończycy wysiedlili Judejczyków. Wśród wszystkich ludów, do których zaprowadzi cię Pan, będziesz przedmiotem grozy, szyderczych przypowieści i drwin. To spełnia się do dnia dzisiejszego. Dużo ziarna wyniesiesz na pole, a mało zbierzesz, gdyż zeżre je szarańcza. Zasadzisz i obrobisz winnice, ale ani wina pić nie będziesz, ani winogron zbierać, gdyż pożre je robactwo. Drzewa oliwne będziesz miał we wszystkich twoich granicach, lecz oliwą nie będziesz się nacierał, gdyż oliwki twoje opadną. Różne szkodniki i klęski sprawią, że ziemia nie wyda plonów, choć ziemia w Izraelu jest bardzo żyzna. Synów i córki spłodzisz, ale nie będziesz ich miał, bo pójdą do niewoli. Także Bóg w ramach tego przekleństwa sprawi, że rodzice nie będą mogli cieszyć się swoimi dziećmi. Wszystkie twoje drzewa i plon twojej ziemi obejmie w posiadanie robactwo. Obcy przybysz, który jest pośród ciebie, będzie się wznosił coraz wyżej nad ciebie, a ty będziesz schodził coraz niżej. Robactwo oraz obcy będą sprawiali, że Żydzi będą ubożeli. On będzie tobie pożyczał, a nie ty jemu. On będzie głową, a ty będziesz ogonem. Izrael pod przekleństwem będzie narodem bez znaczenia politycznego i ekonomicznego. Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie usłuchałeś głosu Pana, Boga Twego, aby przestrzegać Jego przykazań i ustaw, jakie Ci nadał. I będą na Tobie i na Twoim potomstwie jako znak i cudowny dowód na wieki za to, że nie służyłeś Panu, Bogu Twemu, w radości i w dobroci serca, mając wszystkiego w bród. Tak jak błogosławieństwo dla Izraela posłusznego Bogu, tak przekleństwo dla Izraela nieposłusznego będzie dowodem, że Bóg rzeczywiście istnieje. Będziesz służył twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na ciebie, w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w niedostatku wszystkiego, i włoży żelazne jarzmo na twój kark, aż cię wytępi. Sprowadzi Pan na ciebie naród z daleka, z krańca ziemi, jakby orlim lotem, naród, którego języka nie słyszałeś, naród o srogim obliczu, który nie okaże względu starcowi i nad pacholęciem się nie zlituje. Ten pożre po głowie twego bydła i plon twojej ziemi, aż będziesz wytępiony i nie pozostawi ci ani zboża, ani moszczu, ani oliwy, ani rozpłodu twojego bydła, ani przychówku twojej trzody, aż cię zniszczy. Te zapowiedzi wypełniały się, kiedy najeżdżali Żydów Asyryjczycy, a potem Babilończycy i potem jeszcze wiele razy na Izrael najeżdżały różne narody, pustosząc i niszcząc go. Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach, aż padną twoje wysokie i warowne mury, w których pokładałeś ufność w całej twojej ziemi. Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach, w całej ziemi, którą dał ci Pan, Bóg twój. Będziesz jadł twoje własne potomstwo, ciała twoich synów i córek, które dał ci Pan, Bóg twój, w czasie oblężenia i ucisku,
jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel. Mężczyzna najbardziej między wami wybredny i wypieszczony będzie zazdrościł swemu bratu i umiłowanej swojej żonie i swoim dzieciom, które jeszcze pozostały, tak iż nie da żadnemu z nich ani kawałka z ciała swoich dzieci, które będzie zjadał, gdyż nic mu nie pozostało w oblężeniu i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel we wszystkich twoich miastach. Kobieta najbardziej między wami wydelikacona i wypieszczona, która nigdy nie próbowała postawić stopy swojej nogi na ziemi, ponieważ była zbyt wypieszczona i wydelikacona, będzie zazdrościć umiłowanemu swemu mężowi i swemu synowi i córce, nawet łożyska, które wychodzi z pomiędzy jej nóg, i nawet swoich dzieci, które porodzi, gdyż sama potajemnie zjadać je będzie z braku czegośkolwiek innego w czasie oblężenia i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel w twoich miastach. Podczas najazdów nieprzyjaciele oblegali miasta w Izraelu i oblężeni z głodu zjadali siebie nawzajem. To zostało zapowiedziane i tak rzeczywiście było. Jeżeli nie będziesz pilnie spełniał wszystkich słów tego zakonu, zapisanych w tej księdze, w bojaźni przed chwalebnym i strasznym imieniem Pana Boga Twego, to Pan niezwykłymi ciosami ugodzi ciebie i twoje potomstwo, ciosami potężnymi i długotrwałymi, chorobami złymi i długotrwałymi. Gniew Boga będzie się przejawiał w różny sposób, między innymi także przez choroby, które dotkną naród żydowski. I sprowadzi z powrotem na ciebie wszelkie zarazy egipskie, których się tak bałeś, i one przylgną do ciebie. Izrael będzie karany w podobny sposób jak Egipt, kiedy nie chciał wypuścić Izraela. Także wszelką chorobę i wszelką plagę, która nie jest zapisana w księdze tego zakonu, sprowadzi Pan na ciebie, aż będziesz zniszczony. Te kary, które spadną na Izrael, będą większe niż te, które spadły na Egipt. Pozostanie tylko nieliczna garstka z was, którzy byliście liczni jak gwiazdy na niebie, dlatego, że nie słuchałeś głosu Pana Boga Twego. Żydzi będą mordowani, jeżeli nie będą posłuszni Bogu. Będą mordowani masowo. Mojżesz to zapowiedział i to się wielokrotnie w historii działo. A jak Pan radował się, wyświadczając wam dobro i rozmnażając was, tak radować się będzie, gubiąc was i tępiąc, i zostaniecie wytępieni z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie. I rozproszy cię Pan pomiędzy wszystkie ludy od krańca po kraniec ziemi, i będziesz tam służył innym bogom, których nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, bogom z drewna i kamienia. Mojżesz napisał, żeby Żydzi nie spodziewali się, że Bóg, karząc ich, będzie żałował. Bóg jest sprawiedliwy i nigdy nie żałuje tego, co robi. Będą spadać na nich różne klęski i zostaną rozproszeni między pogańskimi narodami i zmuszani będą do uczestnictwa w obrzędach tych narodów. Ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia i nie będzie odpoczynku dla stopy twojej nogi, lecz Pan da ci tam serce zatrwożone, oczy przygasłe i duszę zbolałą. Życie twoje będzie ustawicznie zagrożone i lękać się będziesz nocą i dniem i nie będziesz pewny swego życia. Rano będziesz mówił, oby już był wieczór, a wieczorem będziesz mówił, oby już było rano, z powodu trwogi twego serca, która cię ogarnie, i na widok tego, co będziesz oglądał twymi oczyma. Żydzi rozproszeni między innymi narodami będą się bali, ponieważ będą przedmiotem nienawiści. To Mojżesz zapowiedział i tak się działo i dzieje. Pan sprowadzi cię z powrotem do Egiptu na okrętach drogą, o której ci powiedziałem, że już jej nigdy nie zobaczysz.
i zostaniecie tam wystawieni na sprzedaż twoim nieprzyjaciołom, jako niewolnicy i niewolnice, lecz nie będzie kupującego. Te słowa nie będzie kupującego można też przetłumaczyć, że nie będzie tego, który wykupi. Bóg zapowiedział, że jeżeli Izrael wzbudzi jego gniew, to będzie sprzedawany w niewolę i będzie w wyniku tych sprzedaży trafiał do Egiptu, z którego został wyprowadzony. Tak rzeczywiście było. Fenicjanie często sprzedawali żydowskich niewolników do Egiptu. To są słowa przymierza, które Pan rozkazał Mojżeszowi zawrzeć z synami izraelskimi w ziemi moabskiej, oprócz przymierza, które zawarł z nimi na Chorebie. Przymierze na Chorebie zostało bardzo szybko złamane, bo Żydzi zrobili sobie złotego cielca. Bóg na polach moabskich zawarł z Izraelem przymierze jeszcze raz i zawierając to przymierze dokładnie wytłumaczył, co się z tym wiąże, czego mogą się Żydzi spodziewać, jeżeli to przymierze złamią. Śpiewać chciałbym, co czuję dziś, co w mojej duszy gra. Jak bardzo radość rozpiera mnie, na myśl, że Boga znam. Boża kompania, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompania, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Dokoła popatrz na braci swych, na dobrze znane twarze. Gdy Pan powróci, pójdziemy z Nim po wiecznym korytarze. Boża kompania, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompania, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Gdy mija czas i za rokiem rok odchodzi w siną dal, my wiemy każdy kolejny krok, dzień chwały zbliża nam. Boża kompania, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki,